Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem odkryliśmy piękne zakątki w Anglii, w Walii, objechaliśmy epicką trasę NC500 w Szkocji. W końcu przyszedł czas na cieplejszy kierunek. Rzuciliśmy wszystko i ruszyliśmy w stronę słońca. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w tej podróży, subskrybuj nasz kanał. No i mamy właśnie pierwszą przygodę związaną z naszym Ciapkiem. Śmierdziało nam w samochodzie dieslem. No i zajrzałem tu pod kopułę, ściągnąłem filtr powietrza i się okazało, że ułamała nam się tutaj końcóweczka od filtru paliwa, plastikowa. No właśnie taki przewód idzie od filtra paliwa i to jest chyba jakieś odpowietrzenie i nam się z jednej strony było tak, a z drugiej strony wchodziło do takiej elektronicznej wtyczki. No właśnie o tutaj nam się łamało, o to. Razem z takim tym przewodzikiem, co wam pokazywałem. No i tutaj po prostu, kurczę, zapiernicza diesel, no. I nie wiem, co mam teraz zrobić. Myślę, że chyba wkręcę tam wkręt i mamy 5 mil do mechanika stąd. Jesteśmy w naszym pięknym Alcosebre. Tak uwielbiam to miasteczko. No ale cóż, jest problem, trzeba go rozwiązać, nie konie? Oczywiście. No. No i tak, pierwsze rozwiązanie. Mam tu taki kołeczek. Strugam go, wbiję go. Monia odpali i zobaczymy, czy będzie diesel leciał, czy nie. Jak się uda, no to dobrze byłoby do mechanika dojechać, nie? Najwyżej będziemy tutaj kwitli, ale miejsce jest w sumie fajne, więc nie ma co narzekać. Szukam młotka, a młotek filtrzy powietrza. No cieknie. Cieknie i podejrzewam, że jak się go odpali, to drgania go po prostu... To nie może. Druga opcja, wkręcę wkręt. Zobaczymy. Ale w sumie nie wiem, czy to będzie miało. Dobra, wyłącz! Bez sensu, no. Leci jak szalony. Kurde, czym by to zaślepić, no. Goddammit. No i słuchajcie, zjedliśmy obiad, odczekaliśmy godzinę i zrobiłem taki patent, że tu wsadziłem drewienko i zakleiłem na klej. Teraz Monika odpali auto i zobaczymy, czy to coś zadziała. Robimy próbę generalną. Czy cieknie, czy nie cieknie. No odpal! Znaczy przekręć kluczyki. O, nie leci. Odpal! Bo żeby na biegu nie był, bo pojadę z tobą. Działa, napiernicze, nic nie cieknie. Dobra. Płuję szybko tutaj filtr powietrza. Mamy 8 km najbliższego mechanika, także mam nadzieję, że dojedziemy. Już ten dekla tam nie daje. No kurde, trzymajcie kciuki, ale jazda, masakra normalnie. Mechanika mamy 9,7 km i to będzie w sumie najdłuższe 10 km w moim życiu. Jedziemy do Alcala de Xivert. Trzymajcie kciuki. Na razie żadnych błędów nie ma. Lecimy. Żegnamy się chwilowo z morzem. Bye bye morze. Bye bye. Na razie jest ok, słuchajcie, jadę. I na razie nic nie czuję, żadnego paliwa. Mam nadzieję, że się tam nie leje po silniku, bo zaraz gaśnicę będę musiał używać opieki. Nie leje się i się nie pali na razie. Jakby mu spod machy nie widać. Ile jeszcze zostało? 7,9. O. Wygląda na to, że panowie zrobili sobie wolne. Zamknięte. Wielki tydzień się skończył, święta i chyba mają tu wolny cały tydzień. Nie wiem, idę popatrzę. Będę. Na sprzedaż. O. To chyba jest całkowicie zamknięte. Nie no, jest zamknięty, no kurde, dobra, idę sprawdzę, czy tam jest wszystko ok i trzeba znaleźć drugi. Znaleźliśmy drugi. No i na razie się tyle wiedzieliśmy, tyle, że Mercedes to drogie auto w utrzymaniu. No, musieli panowie wyjąć tutaj filtr paliwa, bo są dwa rodzaje do tego modelu. No i działamy, no zobaczcie sami, no
jest tutaj o, zrobione, powyciągane. Akcja trwa. Akcja reanimacyjna trwa. Zamawiamy filtr i może za tydzień stąd wyjedziemy. Nie, no nie za tydzień. Słuchajcie, ciapek naprawiony. Mieli w sklepie filtr do naszego modelu, także pan pojechał do oddalonego o pół godziny miasta w jedną stronę, także godzinę mu zajęło, zanim pojechał i wrócił, ale założyli, już jest wszystko gotowe, no i teraz idę płacić. Ciekawe, ile to będzie kosztowało. Ciekawe. No i słuchajcie, wszystko nam działa. Yes! Yeah. Dojechaliśmy do Alcosebre i idziemy teraz na miasto. Tak, a ile za to zapłaciliśmy, to wam zaraz powiem, ale nie było to mało. Nie było to mało. No i tak, kochani, spędziliśmy to popołudnie w warsztacie hiszpańskim, pierwszy raz. Tak, w ogóle przyjechaliśmy tutaj wczoraj, pogoda była fatalna, mieliśmy zostać tylko na... Znaczy, chcieliśmy tu zostać dłużej, bo to jest nasze ukochane miejsce. Tak. Ale no, pogoda była fatalna, więc stwierdziliśmy, że zostaniemy tylko na noc i pojedziemy dalej. No i dzisiaj, kiedy chcieliśmy rano wyjechać już i po prostu pojechać dalej na południe, no okazało się, Paweł próbował to naprawić. No i tak naprawiłem, że się łamało. No, no było, ale pęknięte, było pęknięte, bo ciekło, to nie to, że ja tak. To po prostu łamałem. No, no więc... Trudno. Chyba Alcosebre po prostu chciało nas zatrzymać tutaj na dłużej. Pogoda tak. Się poprawiła, jest pięknie. I zostajemy. I zostajemy. No to muszę się wam pochwalić, ile zapłaciliśmy za to wszystko. A więc słuchajcie, zapłaciliśmy 180 euro. No, trochę sporo. Sporo, no. Ale biorąc pod uwagę, że same części kosztowały chyba 120. No niecałe, tego... niecałe, bo to właśnie najgorsze jest to, że to trzeba było kupić filtr i sensor i jeszcze tam jakiś przewód, no. No i tyle nas kosztowało. No. Ale dziadek nas ostrzegał. Powiedział, tak. Mercedes, Karo. Tak, nie podchwyciliśmy tej aluzji. Czyli, że bardzo drogi, no ale... Patrząc na to, jak się nami zaopiekowali, zrobili nam to od ręki, no bo gdybyśmy chcieli zamówić tą część, to byśmy musieli co najmniej do jutra czekać. No tak, próbowaliśmy właśnie negocjować tą cenę trochę, no ale on powiedział, że... On specjalnie musiał po to pojechać, godzinę czasu stracił w dwie strony. Gazolina mój karo, także wiadomo, no trzeba płacić teraz. Powiem wam szczerze, już nieważne ile za to zapłaciliśmy, ale możemy dalej kontynuować naszą podróż i już się nie martwić, że tak, że i z tego powodu tu zostajemy i nie jedziemy dalej. Tak, Alcosebre nas zatrzymało. Nie dość, że my go kochamy, to i ono nas też widocznie. Cudownie, cudownie. Cieszę się. Zachodzi słońce, ale... Porównując dzisiejszy wieczór z wczorajszym do... Wczoraj był tu sztorm. Tak, były tak ogromne fale, że... No, staliśmy przy samym morzu, zresztą widzieliście, jak naprawialiśmy auto, no ale po prostu tak nam ich huśtało, że Monika tu powiedziała, że prawie nie spała, no. No bo te podmuchy takie mocne mnie cały czas budziły, więc... No. Ale teraz mamy piękne morze. Dokładnie. Idziemy coś zjeść i napić się piwka. Popróbujemy czegoś dobrego w Alcosebre. Alcosebre! Monika oszalała z radości. Że zostajemy. No i po tym pewnym wrażeniu w dniu przyszliśmy się trochę posilić. No i opić te nasze przygody. Jak to kelner powiedział, kafe con leche, czyli kawa z mlekiem. Mamy rybki, mamy patatas bravas, czyli pieczone ziemniaczki z takim pomidorowym sosem. No i tutaj parujące muszle. Pachną znakomicie. Małże. Strasznie tak. Lubię te rybki też. Oliwki. No, oliwki to standardowo. No i jaki widoczek. Przepyszne. No bomba, nie? Smak Alcosebre. Będzie można? Si.
Gracias. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, bo odkąd zaczęliśmy naszą podróż, no niesamowicie nas wspieracie. Naprawdę wielkie dzięki. Super to jest uczucie czytać tak, tak miłe komentarze od Was. I tak, dodaje nam to powera do dalszego montowania, kręcenia filmu. I w ogóle dokładnie. Latania z kamerą. No dzisiaj to było trudne. No dzisiaj było trudne, ale zachowaliśmy, spokój. Dokładnie. No, ja sobie obiecałem przed urlopem, że się nie będę denerwował. No i w sumie udało mi się. Tak. Jak już taki spokój był, naprawiłem, dojechaliśmy te 10 kilometrów. Możemy kontynuować podróż, super. No, będziemy się już stąd zaraz zbierać i będziemy szukać miejscówki. Tak. Znaczy, my tu znamy różne miejscówki, więc... No, na pewno gdzieś tam sobie w fajnym miejscu zaparkujemy, także... Pokażemy Wam to rano. Dokładnie. Także do jutarka, do rana. Witajcie kolejnego dnia. Hejka, siemanko. Nockę spędziliśmy na tej cudownej plaży Capicorp. No i teraz już właśnie wiemy, dlaczego kochamy to Alcosebre, bo... Przypomniało nam się po dwóch latach. Przypomniało nam się, tak. Zawsze chcieliśmy przyjechać tutaj kamperem, żeby właśnie spać na plaży, bezpośrednio przy morzu, przy szumie fal. Jest po cudownie. Prostu, tak, noc była strasznie spokojna. Tak, a żeby Wam troszeczkę przybliżyć nasze ukochane miasto w Hiszpanii, zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę rowerową. No i pokażemy Wam kilka fajnych miejsc. Poopowiadamy Wam troszkę o tym mieście. No dobra, to ubieramy się i lecimy. No, jedziemy? Jedziemy. W Alcosebre mamy bardzo dużą ilość pięknych plaż. Właśnie jesteśmy na plaży, która się nazywa... Cargador. Tak, jest tam blisko centrum. Ona się ciągnie aż tam, tam, gdzie daleko. Wczoraj na piwku byliśmy. Jest bardzo szeroka i właśnie zawsze tutaj lubiliśmy przychodzić. Tak, fajne jest tutaj w Alcosebre, że na plażach jest zawsze ratownik. Są prysznice, są toalety, jest czysto. Jest fajnie. Jest cudownie. Znajdujemy się teraz w porcie. I z tego portu, na wprost jakbyśmy popłynęli, to popłyniemy na Majorkę, ale przed Majorką jest bardzo mały archipelag wysp Columbretes i stąd możemy popłynąć na nurkowanie. Jest tam podobno bardzo krystalicznie czysta woda, piękna podwodna fauna. Jest teraz stworzony tam rezerwat, jest mnóstwo ptaków, które są objęte ochroną. Jak nas oglądają jacyś fani nurkowania, no to znajdą tu na pewno coś dla siebie też. A tutaj na dole wzdłuż tej uliczki rozciągają się restauracje, puby. Wieczorem tutaj gra muzyka na żywo, jest bardzo klimatycznie. Tutaj zawsze wypożyczaliśmy rowerki, ale teraz puby już swoje. Dotarliśmy do miejsca, gdzie zaczyna się Park Natural Serra de Irta. Jesteśmy tutaj, jeszcze w Alcosebre, a tutaj rozciąga się cały ten park. Jest tutaj piękna ścieżka rowerowa, którą można dojechać aż do Peniszkoli. Byliśmy tam, przejeżdżaliśmy. Kto nas śledzi na Instagramie, no to widzieliście, jaka była tam pogoda. No jest to cudowne miejsce, ale po prostu było tam strasznie zimno, padał deszcz, straszny wiatr wiał, sztorm i tak dalej, więc no zatrzymaliśmy się tylko na chwilę i przejechaliśmy tutaj. No a tutaj jest Alcala de Xivert, czyli miejsce, gdzie naprawialiśmy naszego ciapka. Także z Alcosebre tutaj musieliśmy podjechać, to jest dosłownie parę kilometrów. No i teraz będziemy sobie jechać tutaj tą ścieżką wzdłuż wybrzeża. Pokażemy Wam, jak tam jest pięknie. Vamos, vamos, Monia! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, Monia, dawaj!
O, jest nasza willa. Znaczy, no nie nasza, no. No i chyba znaleźliśmy dla nas dom, nie? Taki tutaj przy plaży, o, widoczek piękny. Zejście do plaży, tak. No dobra. No i właśnie to są skutki ostatnich deszczów w Hiszpanii. Trochę padało. Trochę. Kolejna przeszkoda na naszej drodze. Nie wiem, jak tu głęboko jest, ale na razie nogi mam suche. Nigdy nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Monia, gdzie jesteś? O, malutku, dobrze. No mogła się pokłuć, cała porysowałaś. Jezus. Vamos, vamos. Dojechaliśmy na naszą dziką plażę. Tak, która jeszcze pozostała dzika, bo wiele tutaj plaż podtrzymywało już nazwy. Dużo się też pozmieniało. Tak, w szoku jestem, jak po 2 latach ile zmian jest tutaj w Alcosebre. Niby takie małe, zaciszne miasteczko, ale widać, że się nowe hotele budują. Praktycznie każda mała plaża dostała jakąś nazwę, bo widać tabliczkę, ale na szczęście nasza jeszcze nie. No, to, co zmieniło się najlepsze, to to, że jest więcej ścieżek rowerowych, spacerowych. Tak, i jest to lepiej oznaczone teraz. Lepiej, tak. I hotele też nie budują ich takich bardzo wysokich, tylko jest zachowany właśnie taki tutejszy klimat. Tak. Więc no, przynajmniej to na plus. No cóż, no, rozwija się turystycznie. Dokładnie. Jeszcze parę lat temu to była naprawdę taka dzika miejscówka. No, 7 lat temu to było masakra. Ruszamy w drogę powrotną i widzimy się w Vanie. Jechaliśmy, słuchajcie, ale normalnie tak nam się dała ta podróż we znaki. Wiatr się zerwał i cały czas mieliśmy nie dość, że pod górkę, to jeszcze pod wiatr. Ja jestem w szoku, tak się zimno zrobiło. Wymarzłem się tak, że normalnie zaraz herbata z miodem i bluzę zakładam, bo mi zimno normalnie. No żartujesz. Tak, naprawdę, ten wiatr taki lodowaty. No bo ty miałeś kurteczka, ja nic nie wziąłem. No, także no. Idziemy wziąć prysznic, coś zjemy, uzupełnimy spalone kalorie i zabierzemy was w jeszcze jedno cudowne, piękne miejsce. Tak jak wam mówiliśmy, tam na dole, nad morzem, że są tutaj też piękne górki, to przyjechaliśmy na nasze ulubione wzgórze, z którego się rozpościera widok na cały Alcosebre. Tak, jest na nim piękny kościółek Santa Lucia i Benet. Jest tu po prostu bosko. Jest pięknie, jest cichutko, można się zrelaksować. Zawsze tutaj przyjeżdżaliśmy właśnie wieczorem przeważnie, tak, żeby sobie dokładnie tutaj posiedzieć, popatrzeć właśnie, jak się już zapalają światła. Zachodzi słońce, jest piękny zachód słońca, może dzisiaj też go złapiemy. Może, kto wie, na razie tam takie straszne niebo mgliste, ale może się uda. Sam kościół pochodzi z XII wieku, ale tutaj na dole mamy stanowiska archeologiczne. Została tutaj odkryta osada z końcówki III wieku przed naszą erą. 4000 lat historii. Często sobie tutaj siadaliśmy i tak podziwialiśmy te piękne widoki i sobie myśleliśmy, Jezu, jak ktoś 4000 lat temu miał super pomysł, żeby tutaj zbudować sobie dom i podziwiać te piękne widoki. A tam na dole, między tymi dwiema górami, rozpościerają się poletka, rosną drzewka oliwne, pomarańczowe, migdałowe. No po prostu teraz jest tutaj tak zielono, bo my przeważnie przyjeżdżaliśmy we wrześniu i troszeczkę ta przyroda wyglądała inaczej, ale teraz jest po prostu cudownie. No nie taką Hiszpanię pamiętamy, ale fajnie zobaczyć ją też w takiej odsłonie. I tak cudownie spędziliśmy 2 dni w Alcosebre dzięki awarii naszego samochodu. Dokładnie. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Losowi, że tak się stało, bo no, pogoda nie była jakaś super. Mieliśmy ochotę już jak najszybciej się stąd ruszyć. No wyjechalibyśmy po tej jednej nocy, a tak zostaliśmy na 2 dni. I Alcosebre nas zatrzymało przy sobie.
Odwiedziliśmy stare kąty, pokazaliśmy Wam to nasze cudowne miejsce. Mamy nadzieję, że Wam się też podobało. Dajcie znać, co myślicie o tym miejscu. Tak, czy pokochalibyście je też? Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie lajka i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej!